To jest specjalne wydanie Onet Rano. W studiu Piotr Maciążek, ekspert do spraw energii, strefa inwestorów. Dzień dobry. Mamy także połączenie z Adamem Jaserem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać najpierw panów, co sądzicie o tych sankcjach, które wprowadziła i Unia Europejska, i Stany Zjednoczone? Na ile one rzeczywiście zostaną w Rosji zauważone? Na ile mogą w ogóle wpłynąć na zachowanie Władimira Putina? Może pan Adam Jaser na początek? No, te sankcje amerykańskie są dość poważne, jeśli chodzi o system bankowy, bo uniemożliwiają, w zasadzie odcinają dostęp największych banków rosyjskich do możliwości rozliczania transakcji w dolarach w Londynie i w USA. Mówimy tutaj o 40% światowego handlu walutami jest rozliczane w Londynie. SWIFT byłby no, takim dopełnieniem tego odcięcia, ale warto pamiętać, że SWIFT to jest tylko system do przesłania wiadomości o transakcjach, a nie jest to system rozliczeniowy. To bardzo często jest prezentowany, przed chwilą premier też mówił o tym, jako systemie rozliczeniowym. To nie jest system rozliczeniowy, tylko to jest usprawniony system do wymieniania informacji, że transakcje zachodzą. One i tak muszą być rozliczone przez Londyn lub USA lub jakieś inne centrum duże finansowe. Więc w tym sensie to jest bolesne, ale oczywiście to wszystko jest spóźnione i za małe, dlatego że Zachód przez 20 lat zlekceważył ryzyko konfliktu i konfrontacji z Rosją i jest dzisiaj trochę bezbronny i spóźniony. Poziom zależności energetycznej, gospodarczej i brak realnej siły militarnej powoduje, że w ciągu kilku dni nie odbuduje się zaniedbań z 15 lat. Panie Piotrze, Piotr Maciążek. No, zgodzę się z przedmówcą, że sankcje są dość ciężkie, ale Rosja je wkalkulowała i sobie poradzi w przeciągu nadchodzących miesięcy czy nawet lat z nimi. Szczególnie ciekawe, bo nie będę już tutaj powielał argumentacji dotyczącej systemu SWIFT czy rozliczeń, no jest na pewno ten aspekt energetyczny, bo sankcje między innymi będą zakazywać eksportu technologii związanych z sektorem rafineryjnym do Rosji. No jak wiadomo, ropa naftowa, paliwa to jest lwia część, około połowy prawie budżetu centralnego Federacji Rosyjskiej. Ale nie znajdą sobie dostawcy na przykład w Chinach? Myślę, że sobie znajdą i dlatego rozpocząłem wypowiedź od tego, że to jest kwestia miesięcy. Tak? Na pewno ich to zaboli, na pewno podniesie koszty. Zresztą za które zapłaci Europa. Zresztą sektor rafineryjny w Rosji był dość zaniedbany w ostatnich latach, ale to też widać, że musieli się liczyć z tego typu sankcjami, dlatego że ostatnie 3-4 lata to jest intensywna modernizacja rafinerii Federacji Rosyjskiej. Długofalowe myślenie. Więc zdecydowanie wieloaspektowe myślenie i Rosja wydaje mi się dzisiaj przygotowana do konfliktu zupełnie inaczej niż Zachód, który chyba jest zaskoczony, mimo że przecież to kolejna odsłona dopiero. Czy wyobraża pan sobie sytuację, w której Zachód mówi, no jest sytuacja wyjątkowa, to co mówił Michał Broniatowski, koniec, nie bierzemy ropy, nie bierzemy gazu z Rosji, nie bierzemy węgla. Będzie ciężko, być może trzeba będzie reglamentować na przykład paliwo na stacji, no ale to jest cena, którą musimy zapłacić, bo inaczej nie zatrzymamy Putina. Czy pan sobie w ogóle wyobraża, że to jest możliwe do przeprowadzenia? To jest możliwe do przeprowadzenia, ale to nie zostanie przeprowadzone. Nie będzie konsensusu odnośnie tego. Tym bardziej, że państwa europejskie po okresie restrykcji COVID-19 sobie bardzo intensywnie próbują poradzić ze wzrostem gospodarczym. No, Polska tutaj jest pozytywnym wyjątkiem. My dość dużo robimy akurat w tym zakresie, żeby zmniejszać zależność od Rosji. Natomiast co do krajów zachodnich, no bywa to dość problematyczne. Nawet w pewnym sensie Rosjanom w ostatnich dwóch miesiącach udało się uzyskać dość dużo w Europie. No bo dyskusja o taksonomii, czyli tym zbiorze technologii, które będą popierane oficjalnie przez Komisję Europejską w ramach Zielonego Ładu, spowodowała istotną korektę w wyniku kryzysu wywołanego między innymi przez Rosjan i Gazprom i przedłużono życie i funkcjonowanie instalacji zasilanych gazem ziemnym w Europie. Gaz ziemny został wpisany do taksonomii, przedłużono jego życie. Z tego na pewno skorzysta Rosja i na tym jej zależało, bo
myślę, że Zielony Ład był dużym zagrożeniem dla egzystencji głównego eksportu, czyli ropy, gazu z Rosji. Zwracam się teraz do pana Adama Jasera. Czy Niemcy na razie wstrzymali certyfikację Nord Stream 2, ale czy w obecnej sytuacji nie powinna napaść jasna deklaracja, że ten gazociąg nie zostanie w ogóle uruchomiony, że ten projekt jest zamknięty i koniec, nie ma go? Powinna, ale musimy sobie przyjąć, musimy przyjąć do wiadomości, że deklaracje w ogóle niewiele są w stanie zmienić. Z faktycznego punktu widzenia Nord Stream 2 jest dead. No, już nie ma szansy, żeby kiedykolwiek został przywrócony. Bo Niemcy co prawda późno i w zasadzie można powiedzieć zbrodniczo późno zdały sobie sprawę, jakie błędy popełniły w polityce energetycznej i tego uzależnienia się od Rosji, ale jednak rewaluacja stanowiska Niemiec w ciągu ostatnich tygodni zachodzi. I ona się będzie pogłębiać, ta rewaluacja. I świadomość tego, że nie można już liczyć na Rosję jako stabilnego partnera, będzie w Niemczech nabierała masy krytycznej. A z kolei to się będzie przekładało na to, że będzie dochodziło do rewizji tej polityki. Jak już dojdzie do rewizji, to będą też tego konsekwencje. Tylko jeszcze raz powtórzę. Nie ma możliwości odrobienia strat i błędu z 15 lat w ciągu kilku tygodni. Więc Niemcy są po prostu w procesie takiego szoku i przewartościowania całej tej polityki od 20 lat. I to dotyczy także obronności. Niemcy jeszcze w latach 70. wydawały 3% produktu krajowego brutto, czyli wartości swoich dorocznych dochodów gospodarczych, na obronność. W tej chwili to jest 1% i ten 1% jest wydawany na to, żeby utrzymać w zasadzie masę upadłościową. Dowódca niemieckiej armii wczoraj czy przedwczoraj powiedział, że on jest wściekły, bo od lat tłumaczył politykom, że w zasadzie nic nie ma i nie jest w stanie niczym bronić kraju czy sojuszników. I to w ogóle padało na zamknięte uszy, jak to się mówi. Czyli te zapewnienia kanclerza Scholza, który wczoraj mówił i skierował wprost się do swoje słowa do Polski i wobec Polski i Rumunii, że będziemy was wspierać i możecie na nas liczyć, to takie po prostu... Słowa. Mamy w tej chwili sytuację o tyle trudną, że Polska też zaniedbała te kwestie i energetyczne, i kwestie, no dywersyfikacja, pan Maciążek ma rację. Pewne wysiłki zostały podjęte, ale one są niewystarczające. To my też importujemy ten węgiel z Rosji, też w dalszym ciągu znaczną ilość ropy importujemy z Rosji i gaz też importujemy z Rosji. W związku z tym dywersyfikacja jest, postępuje, ale ona jest niewystarczająca. Gdybyśmy dzisiaj musieli przerwać wszelkie dostawy z Rosji, to pewnie prądu i gazu w Polsce też by zabrakło. Więc my jesteśmy wszyscy na tej samej łódce. Modernizacja polskiej armii, no to też wszyscy wiemy, jak to wygląda, że utknęła, mówiąc łagodnie. Więc po prostu wszyscy na Zachodzie, jeżeli wliczymy Polskę do Zachodu, jesteśmy na tej samej łódce. Jesteśmy skonfrontowani z brutalną siłą i nie mamy realnej siły, żeby na to odpowiedzieć. Panie Piotrze, jest bardzo źle. Nie jest bardzo źle, ale to też wynika z obiektywnej sytuacji, z którą mamy do czynienia. Rosjanom wcale nie zależy w tej chwili na tym, żeby odciąć Europę od gazu. Zauważmy, że mimo, że mamy do czynienia ze spektakularną wojną pełnoskalową na Ukrainie, nie ma żadnych doniesień w kwestii naruszeń infrastruktury krytycznej. Gaz płynie normalnie, ponieważ Rosjanie, wydaje mi się, liczą na blitzkrieg, szybkie obalenie ukraińskiego rządu i przejście do systemu biznes jak zwykle. Zgadzam się z moim przedmówcą, że gdyby całkowicie wstrzymano dostawy, no to mogłyby wystąpić pewne problemy, ale jednak w tej chwili nie wygląda to tak źle. Te sektory bardzo się różnią. Najlepiej jest w sektorze naftowo-paliwowym,
Gdybyśmy się odcięli od Rosji, tak? Że tak. Od tej strony Europa jest jako tako zabezpieczona, tak? Polska. Europa to powiedziałbym, że dużo gorzej. Tutaj Polska naprawdę nieźle wygląda na tle sąsiadów, szczególnie Niemiec, którzy prowadzili w ostatnich latach dość samobójczą politykę, włącznie z tym, że kluczowe magazyny są w tej chwili własnością Gazpromu i od kilku miesięcy nie były zatłaczane gazem. Polska ma zapasy, wiosna za pasem też. Mamy terminal LNG funkcjonujący. W sektorze gazu dalibyśmy sobie radę. Pytanie, co następnej zimy się wydarzy. My jesteśmy też w kluczowym momencie, jeśli chodzi o gaz, bo rezygnujemy do końca tego roku z tego największego kontraktu rosyjskiego. Natomiast może jeszcze tylko jedno zdanie, jeżeli chodzi o ropę naftową i paliwa, to tutaj jest bardzo nieźle. Ale to też pewien paradoks, bo zawdzięczamy to towarzyszowi Gierkowi, który zbudował terminal naftowy w Gdańsku, który dzisiaj daje nam duże poczucie niezależności. Bardzo dziękuję za... Jeżeli można jeszcze coś dodać do tego, to ja powiem tak. No, oczywiście, że dywersyfikacja w Polsce jest, ale nie łudźmy się. Jeżeli wszyscy zaczną teraz gwałtownie dywersyfikować źródła dostaw, no to ceny tych surowców będą musiały pójść w górę, bo jego na razie jest ograniczona ilość. Wydobycie dopiero nowe rusza i tak dalej. Więc tu słyszałem o imporcie węgla z Kolumbii, czy LNG płynące ze Stanów, czy z Kataru, ale wszystkie te kraje będące potencjalnymi alternatywami dla dostaw rosyjskich, no one w pełni nie są w stanie skompensować tych ubytków. W związku z tym no musimy się pogodzić z tym, że ceny wzrosną, a wysokie ceny energii przełożą się na spowolnienie gospodarcze, czy uruchomią wszystkiego rodzaju efekty drugiej rundy, które spowodują, że gospodarczo to będzie po prostu bolesne. I dlatego problem z sankcjami na Rosję jest tak trudny do ogarnięcia, że przez 20 lat zbudowano taki system wzajemnych zależności, że przecięcie tego siekierą jest po prostu bardzo trudne. I tutaj stawiamy kropkę. Adam Jaser, bardzo dziękuję. Piotr Maciążek.